serdecznie w kolejnym projekcie i powracamy do słynnej Larci. Tak, i kolejnym właśnie let's playem będzie Tomb Raider 2013. Tak jak widzieliście, był unboxing, więc jestem bardzo, że tak powiem, najarana na tą grę. Przyszłam już ją raz, zbierając wszystko, co było możliwe. Uzbierałam i wykonałam wszystkie te dodatkowe zadanka. Także wiecie, misje poboczne. Super. Nie wiem, coś jeszcze pominęłam, ale kompletnie nie wiem, co to jest naprawdę i nie chcę na razie do tego wracać, bo i tak już szukam dzisiaj. Kocham ten dubbing po prostu. Jestem już tak przyzwyczajona, że... Jest głośnik. Może być za cicho, może być za głośno. To się okaże w praniu, zaraz sobie cięcie i... się okaże. Brzydki lag, brzydka ścina. Nie podobało mi się to. In our darkest moments, when life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Wow, nie ma ścinek nawet. Jestem pod wrażeniem. Tak, gram na właśnie angielskim dubbingu, bo to jest dosyć chyba, wydaje mi się, lepszy pomysł. Z polskim jest taką sporo tego. Chyba ten angielski bardziej mi się podoba. To jest chyba kwestia przyzwyczajenia po prostu z angielskim dubbingiem, bo zawsze były gry są dubbingiem z angielskim i to już chyba jest to przyzwyczajenie, co mi się wydaje. Ktoś polskim do Larci kompletnie nie pasuje, nie wiem czemu. No ale cóż. Gram oczywiście standardowo na klawiaturze i myszy. Nie wiem, czy jestem w jakiej zagłusza, więc za chwilę, dosłownie za chwilę robię cięcie, żeby sprawdzić, jak tam moje efekty dźwiękowe i ewentualnie je przyciszyć, bądź podgłosić, choć podgłosić wątpię. Zobaczymy. Okej. Okay. To zaraz wracam. Okej, jestem z powrotem. Troszeczkę przyciszyłam. Bo to było troszeczkę za głośno. Nie było to źle. Biedny szkalet. To na klawiaturze nie wychodzi zawsze tak, jakbyśmy chcieli, to rozbujanie się. Może mi się uda w miarę to dobrze zrobić.
Tak, udało się. Ej! Jej, możemy ją sterować. Wcale nie jest tak źle sterować się klawiaturą i myszą. O Boże. No, no, no. Myślę, że na koledze nie byłoby źle. Wiesz, mam pochodnię. Taki pierwszy nasz sprzęt. To jest pochodnia. Lokacja się nazywa bodajże jaskinia szaleńca. Nie powiem, że tu są jakieś takie lokacje, których nie lubię, ale za którymi nie przepadam, to są. Jedna czy dwie. Jak to będzie wyglądać? W tym roku tak, że będziemy wyglądać do wszystkich drogości, jakie napotkamy na drodze. Ponieważ zawsze dostaje się za to dużo. I warto odwiedzać takie właśnie drogowce. Z tymi całymi reliktami, geoskrzynkami i dokumentami, no to myślę, to co się nam tam napatoczy pod nogami, no to podniesiemy, a tak ogólnie, no to nie będziemy tam spędzali nie wiadomo ile czasu na szukaniu tego, bo wiadomo, że ja nie nagrywając tego już sporo straciłam, a dopiero nagrywając i wam to pokazywać. A zwłaszcza, że mnie nic nie wiadomo jak pojemy, więc samo przejście gry 10-20-minutowe to już będzie naprawdę do mojego dysku mega wysiłek. A to tylko dlatego, że właśnie nie pojemy sam sporo gier jest po prostu i zrobiłam błąd, bo zrobiłam się partycję dysku po prostu, bo więcej nie jest tak lepiej by to wyglądało. No ale niestety. Kolek młody po szkodzie. Bywa. No, aha, się ja zrobiłam jeszcze jakieś. Bołka. Jeszcze chodzi, bo już kolek nie odchodzi. Chyba tak. No pewnie, że tak. No właśnie, też tak myślałam. Idziemy. Lekka cały czas trzyma się za bok, to jest całkiem fajne. Nie to, nie, nie odsuń się tego. Pewnie, że nie, muszę na to wejść, okej. Sorry, ale po prostu dziś już myślę o czym innym. Ale i tak miałam chęć nagrać, więc to zrobiłam. Powiedzmy. Sorka! Właśnie. Tup tam. Tup tam. Okej, to nie. Ogarniam sterowanie. Myślę, że nie jest to źle. Jako, że to idzie. Jej. Teraz action, uciekanie i kończenie odcinka. To jest to, co będziemy robić. Ja coś chciałam, ale to jest to. Badania się, zgania się i td. Ale ja nie czułem, że to jest całkiem fajne. Zdanie się nie wiem. Proszę bardzo, proszę bardzo.
jasności się nie wiedzą, co ja klikłam, no to to było na F. Wiadomo, strzałki. To nie jest. Wow. Jeszcze jeden kamień. Ja coś nic nie robiłam, tylko czekałam, aż się uspokoi to wczytywanie. Piękny widok tu jest. Melodyjka. Po prostu cudo. Cudowny jest ten widok po prostu. Naprawdę. Nie osobiście się bardzo to podoba. I dostać nasze pierwsze PD, czyli umiejętność, znaczy nie umiejętność, to punkt umiejętności, coś takiego. Ale to by było na tyle oczywiście w tym odcinku, gdyż przeszliśmy już tą jaskinię szaleńca. Teraz możemy sobie stoić w ogóle. Więc możemy sobie skończyć odcinek. Więc zapraszam Was do komentowania, łapkowania i subskrybowania kanału. Oraz do czekania na kolejne odcinki. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!